Jeszcze raz. Zdaję sobie sprawę z tego, że tytuł kazania może być nieco kontrowersyjny. Ale to nie jest tytuł przypadkowy. Dlatego, że dotyka pewnej sfery życia, która dotyka także chrześcijan. Ale ponieważ są to rzeczy trudne, i rzeczy, o których Raz, że się trudno mu, mówi, dwa, że też y, ciężko w tym wszystkim odnaleźć cza, czasami odpowiedź taką rozsądną odpowiedź. To często się po prostu te rzeczy zostawia samym sobie. Ja dzisiaj chciałbym jednak dotknąć tego nieco bolesnego problemu, który wydaje mi się do, dotyka każdego z nas bardziej albo mniej, prędzej albo później. Może jednych ba, bardziej, innych mniej. Oby nie dotykał, ale może. A więc pytanie, jak to jest, kiedy modlitwa nie daje nic? Ja wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, dlatego że modlitwa daje zawsze bardzo dużo. Kiedy modlimy się do Pana Boga, modlitwa sama, sama, sama z siebie, rozmowa z Bogiem daje już poczucie pokoju, daje radość, daje w jakiś sposób takie Odczucie, że jest lepiej, że z kimś się porozmawiało. Nawet jak nie ma do kogo ust otworzyć, to rozmowa z Bogiem jest jednak jakąś pomocą. Ale modlitwa jest metodą nie tylko komunikacji, jest też modlitwą nauczania, jest, modli jest metodą wzrostu duchowego, jest metodą wychowania człowieka. I w związku z tym czasami. Ten kontakt jest inny niż my byśmy to sobie wyobrażali. Dlatego że Pan Bóg ma pewien plan, zamiar, który jest dla nas nie do końca zrozumiały, ale jest dla nas ostatecznie pozytywny. Zwykle tak jest, że kiedy na czymś nam bardzo za zależy, modlimy się o to. Wpierw generalnie modlimy mod pod się niezbyt systematycznie, ale w miarę systematycznie powiedzmy raz na kilka dni bo nie jest to jeszcze rzecz, która jest na tyle pilna, że musimy się o to modlić bardzo mocno i systematycznie. A więc modlimy się szczerze i uczciwie, oczekując odpowiedzi. I Biblia nas generalnie do tego bardzo zachęca. Biblia jest pełna obietnic. Pełna obietnic też jest pełna błogosławieństw dla tych, którzy się modlą, dla tych, którzy wołają. My o tym wiemy. Obietnice, które mówią o tym, że człowiek powinien wierzyć i powinien się modlić. Na przykład Ewangelia Jana 14, rozdział tam wiersz 13 i 14, znane wszystkim przecież fragmenty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we, we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczyni, aby ojciec był uwielbiony w synu. Z kolei z pierwszego listu Jana, i tam rozdział 15 i wiersze 4, 14 i 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od, od, od Niego to, o co. Prosiliśmy, ile w tym jest poczucia pewności? Jak uważacie? W tym miejscu ewangelista Jan mówi do nas wprost: żądajcie odpowiedzi, oczekujcie odpowiedzi, przyjmijcie, że ona jest Wam dana. I ten, kto się modli regularnie, ten wie o tym, że tego typu postępowanie ma swój sens. Dlatego, że modlitwa nas w jakiś sposób prowadzi, dodaje nam wiary i sprawia, że ten słab, to słabe ogniwo w łańsku, czyli nasza niewiara, nasza, nasze wątpliwości, w jakiś sposób odchodzą na, na bok. I Bóg wtedy łatwiej może na, na tą prośbę odpowiedzieć. I wierzymy w to przecież, że nam wiary nie brakuje, że staramy się wiernie, tak jak przystało nasz starego chrześcijanina, modlić się. I przecież no, robić wszystko przy, przyzwoicie. Wiele z tych modlitw, dzięki Bogu, jest wysłuchiwanych. Gdyby nie były, to nie wiem, czy ktoś by z nas, ktoś z nas mógłby poradzić sobie w takim zwykłym życiu chrześcijańskim. Uczymy się na modlitwach, które nam zostały dane z odpowiedzią. Pamiętamy o tym, co Bóg zro, zrobił. Wspominamy to, co od Niego otrzymaliśmy, nie służenie. Ale wyobraźcie sobie, że po, tej, że po tym okresie, powiedzmy, dwóch, trzech, czterech, pięciu miesięcy, kiedy modlimy się o coś w miarę systematycznie, nic się nie zmienia, modlimy się da, dalej, ale odpowiedzi brak. Odpowiedzi brak. I przecież w tym mo momencie możemy sobie powiedzieć: może modlę się o to, co nie jest wolą Pana Boga, no ale Rozsądny, doświadczony chrze chrze chrześcijanin nie modli się o rzeczy nierozsądne, prawda? Nie modli się o coś, czego wstydziłby się przed, co by się wstydził przed, przedstawić pan, pan, Panu Bogu. Nie modli się o jakieś ga gadżety, o srebrne monety. Nie modli się o takie rzeczy. Modli się o rzeczy dobre. A przynajmniej uważa, że takimi one są. Ale kiedy to nie przynosi żadnego efektu, wtedy zwykle zmieniamy taktykę. Ta I stwierdzamy, że przecież Biblia uczy, że modlitwa powinna być wytrwała, konsekwentna. Czasami, nawet jeżeli jest taka po, potrzeba, z postem, z poświęceniem, z takim skupieniem, wiedząc tego o tym, czego oczekujemy. I czasami tak jest. Może też tego doświadczyliście, że dopiero na tym etapie Bóg odpowiada. Że kiedy człowiek naprawdę zacznie się modlić z całego serca, kiedy czasami nawet i pości, woła, po jakimś czasie przychodzi odpowiedź. Ale teraz pytanie: co wtedy, kiedy tej odpowiedzi nie będzie? Owszem, może będą jakieś znaki, Bożej obecności, które nas w jakiś sposób uspokoją. Może będą odpowiedzi na inne starsze modlitwy, ale na tę konkretną nie. Wtedy, słuchajcie, zaczyna się zwykle. Właściwie są dwie możliwości: albo stan desperacji, albo stan całkowitego zobojętnienia. Wiem z doświadczenia, że na tym etapie, kiedy człowiek woła rzeczywiście i nie ma do końca pe pewności, nie wie, tak? Na tym etapie czasami Pan, Pan Bóg właśnie wysłuchuje modlitwy, ale wiem też, że robi to nie zawsze dlatego, że to jest dla człowieka dobre, tylko dla, dlatego, że się nad człowiekiem lituje. Konsekwencje potem tego są właściwie nieuniknione, bo oczywiście na początku pojawia się szczęście, radość, że coś się wydarzyło, że jest dobrze, ale potem mija kilka lat i przechodzą konsekwencje. To, co mogło przyjść, przychodzi. To, o czym Bóg wiedział, staje się. I kiedy otrzymujemy coś, a potem jest nam to odbierane, to to cierpienie, które było na początku, kiedy tego nie mieliśmy w ogóle, jest jeszcze dwa razy Większe. I wtedy może człowiek rozumie, dlaczego Pan Bóg czekał z tym, żeby człowiekowi dać odpowiedź, żeby mu coś dać. A jak jest wtedy, kiedy nic się nie dzieje, bo Pan Bóg na coś jeszcze czeka. Pan Bóg nie jest nie, nieczły. Pan Bóg nas kocha z całego serca, ale wie, że czasami nam potrzeba czegoś szczególnego, szczególnego doświadczenia. Czasami dzieje się tak, że człowiek rzeczywiście nie wie, co dalej zrobić. Modli się z innymi w grupie, wzywa, pyta się Boga. Słyszałem o ludziach, którzy nawet krzyczą, pytają się, protestują, dlaczego nie. Taki stan, który jest wynikiem takiej sytuacji. Właściwie ciężko jest opisać, dopóki się tego nie doświadczy. Ale jest kilka przykładów w piśmie świętym, do których się dzisiaj odwołam. Nie za wielu, ale kilku przykładów, które wydaje mi się pokazują, co się dzieje wtedy z człowiekiem. Otóż, w drugiej księdze królewskiej jest pewna bardzo ładna historia. W czwartym rozdziale tam się wszystko zaczyna właściwie na początku tego rozdziału kiedy mowa jest o tym że Elizeusz przemieszczał się po Izraelu z miejsca na miejsce no i jak to robił to spotkał kiedyś pewną kobietę potem zwaną Szunamitką która okazała mu po prostu gościnność zaprosiła go do siebie powiedziała zostań zatrzymaj się ze swoim sługą Nakarmimy cię, damy ci wszystko, co pot, potrzeba. I potem, kiedy go widziała, jak przechodził po drodze obok jej domu po raz kolejny, że była to znowu i znowu, aż wreszcie czytamy, że specjalnie y, y, kazała postawić pokój, w którym prorok Elizeusz mógł przebywać jakby jak w swoim. I w pewnym momencie Ezeusz dochodzi do wniosku ta kobieta, czyli mi tyle do, dobrego w sumie, co ja powinienem zrobić. Może powinienem jej jakoś za to podziękować. I mówi tak, to jest druga księga Król, królewska 4.3.13. Rzekł jeszcze do. Y, 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 może tak, ja y, przeczytam pr, przeczytaniem y, powiem y, krótko. Pyta się jej po prostu, co mogę dla, dla ciebie zrobić. Czyli tak po, po ludzku: Czy jest coś, czego potrzebujesz? Czy mogę co, coś ci dać? I ciekawe jest, że ona odpowiada właściwie tak, że nic jej nie potrzeba. I teraz przeczytajmy wiersz 13 trzy, z tego czwartego rozdziału. Rzekł jeszcze do, do niego: po, Powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla, dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla? Lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: Mieszkam pośród swojego ludu. Elizeusz pomyślał, że może ta kobieta ma jakiś po powód do smutku, do cierpienia. Może jest coś, co mógłby dla niej zro zrobić, prosić. No, o cokolwiek. A ona mówi: Nie, mnie nic nie potrzeba. Ze mną jest wszystko w, po w porządku. Mam przyjaciół wokół siebie. Dobrych so, so, sąsiadów, mam rodzinę, niczego mi więcej nie, nie potrzeba. Elizeusz jednak nie ustępuje i pyta się Gehaziego, co można by jednak dla niej zro, zrobić. I Gehazi te, wtedy odpowiada: No, jest jeden problem, który zauważyłem. Ona mi o tym nie mówiła, ale zauważyłem, że ona nie ma potomstwa. I sytuacja idzie da, da, dalej. Wtedy Elizeusz sam przemawia do tej kobiety, to jest wiersz 16, 15 przedtem, i mówi: Ja ci dam obietnicę, że za rok urodzisz dziecko. I kiedy mówi te słowa, nagle objawia się bardzo poważny problem. Kobieta re reaguje nietypowo. To jest druga księga królewska, rozdział 4, wiersz 16, a ona na to nie, mój pa, panie, mężu bo, Boży, nie ucz twojej służebnicy. Kobieta mówi tylko nie to. Proszę, nie pogrywaj sobie ze, ze mną. Jesteś prorokiem, ale zostaw mnie w, spo, w spokoju. Nie dotykaj tej sfery mojego życia. Już wystarczy. Już dawno straciłam wszelką na, nadzieję. Proszę, zostaw mnie bo nie chcę, żeby mnie znowu bolało. Jeżeli ktoś tak re reaguje, to znaczy, że ma za sobą czas przeszły. To znaczy, że doświadczył czegoś, o czym nie chce więcej mówić. To znaczy, że przeżył coś, co stało się tak strasznie bolesne, że zrobił wszystko, żeby to wymazać całkowicie z pamięci. Po to, żeby więcej nie odczuwać bólu żeby ta rana się ponownie nie otworzyła. Ale Elizeusz zobowiązał się, powiedział, że tak be, będzie. A wiecie, prorocy byli nie tylko ludźmi, którzy jakby przemawiali w, w imieniu Pana Boga, ale mieli też dar modlitwy. Modlili się o różne rze, rze, rzeczy i Eliasz, i Elizeusz, i wielu innych i byli w stanie rzeczywiście tą modlitwą bardzo wiele osiągnąć. I jak Elizeusz po, po, powiedział Mimo jej wątpliwości, mimo jej próśb, tak się stało. I po roku rzeczywiście, po, y, y, czytamy tutaj wiersz 17, kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła sy, syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Teraz wyobraźcie sobie tę sytuację: kogoś, kto prawdopodobnie modlił się o to całymi latami. Tak bardzo się modlił, aż w końcu. Y, Powiedział sobie, albo będę żyć normalnie i zapomnę, albo jak będę wzywać dal, 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 dalej, to umrę. Więc w związku z tym lepiej po prostu zapomnieć. Nie mieć nadziei, nie prosić, nie wołać, zapomnieć. A jednak Elizeusz sprawia, że niespodziewanie pojawia się ten dar w życiu tej kobiety. I kobieta jest zaskoczona, ale jednak otrzymała to, co Pan Bóg jej zapowiedział przez Elizeusza. I w tym miejscu, właściwie, historia by się mogła zakończyć takim typowym happy endem ale kto zna tę historię, wie, że to nie jest jej koniec. Dla, dlatego, że musiało się stać coś jeszcze, o czym wiedział tylko i wyłącznie Bóg. Otóż czy, czy, czytamy wiersz, od wiersza 18 do 2, 2, 20 kolejne wydarzenie w życiu tej ko kobiety. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy, wtem rzekło do swojego ojca: Moja głowa, moja gło głowa. Wtedy ojciec rzekł do, do sługi: Zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na, na jej kolanach, aż do południa, po czym zmarło. Na tym etapie można byłoby sobie właściwie postawić po pytanie, o co chodzi. Czy mało było tego, że ta kobieta tyle przeżyła? Czy mało było tego, że właściwie po, powiedziała sobie nie chcę? A potem jakby wbrew sobie troszeczkę otrzymała odpowiedź na swoją dawną modlitwę po to, żeby potem wszystko teraz tracić? Ale wiecie, to, to nie jest tylko jej do, do doświadczenie. Dlatego, że są inni, którzy przeszli przez podobne do, do doświadczenia w Biblii. Jest chociażby Abraham, który też się modlił, który też pra, prawie że stracił nadzieję, na jako mężczyzna rodziny próbował coś jeszcze zrobić, bo to wy, wypada, żeby się nie poddawać. Wiecie, co wyszło z tych prób. I wreszcie, kiedy już wydawało się, że to wszystko nie ma żadnego sensu i nie ma możliwości. Pojawiło się dziecko, syn. A potem, kiedy się ten syn lekko podchował, otrzymał nakaz pójść i z łóżko w ofierze na górze Moria. Wiecie, jak ta historia wy wyglądała? Abraham doświadczył czegoś, co z ludzkiego punktu widzenia jest rzeczywiście niewytłumaczalne i wydaje się być dziwne. Z bożego jednak punktu widzenia ma bardzo głęboki sens. Dlatego, że obietnica, którą otrzymał Abraham... Miała swój sens w tym, że Abraham dorośnie do dojrzałości duchowej, która mu pozwoli być ojcem dla narodów. A żeby mógł dorosnąć, musiał też czegoś do, doświadczyć. Nie dlatego, że był człowiekiem złym, tylko może dlatego, że był człowiekiem słabym. Wiecie, jak było z jego moralnością? Wiecie, jak żył, jak postępował ze swoją własną żoną, kiedy był w niezbyt bezpiecznych okolicznościach? Co z nią robił? Nie było żadnego problemu. Widać, liczył, że jeżeli się pojawi syn, to pe pewnie nie z tej żony, tylko z jakiegoś innego źródła. W każdym razie, W każdym razie tak, 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 tak było. Abraham musiał dorosnąć. Do Chociażby inny jeszcze, może tutaj przy, przykład, a jo Jochabat, która musiała swojego syna odnieść do rzeki nad Nil. I wysłać go na tułaczkę, właściwie nie wiadomo, co się będzie z tym dzieckiem dzia, 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 działo. Nil to nie jest rzeka bezpieczna. Tutaj już nie, nie, nie chodzi tylko o, o ludzi. Wiecie, w Nilu pływają pe, pe, pewne zwierzęta, które nie są zbyt bezpieczne, nawet dla ludzi. W każdym razie Bóg jednak miał przygotowany w tym wszystkim cel. Jak było z tą ko, ko, kobietą? Kiedy dziecko odeszło, ona udała się do, do Elizeusza, o czym powiemy sobie troszeczkę więcej za moment, ale w tym miejscu tylko powiedziała jedno słowo, wiersz 28. Wtedy ona rze, rzekła, czy ja prosiłam mojego Pana o syna, czy nie powiedziałam ra, ra, raczej nie uć mnie? Innymi słowy, dlaczego mi to uczyniłeś? Czy nie prosiłam, byś mnie zostawił w spokoju? Po co dawałeś mi nadzieję i radość, skoro teraz to wszystko straciłam? Lepiej było mi nie mieć nic, niż mieć coś, a potem to stracić. Innymi słowy, tamto cierpienie, chociaż straszne, było lepsze niż to. Pytanie: Czy możliwe jest, żeby takie sytuacje się zdarzały też i dzisiaj? Nie dosłownie takie. Chodzi mi tylko o pewien y, schemat. Czegoś bardzo pragniesz i o to się modlisz całymi la, latami. Z łzami wołasz. Z pewnego po, powodu otrzymujesz wiele innych błogosławień, ale akurat tego jednego nie. Wreszcie, chcąc zachować jakąś trzeźwość, tracisz nadzieję na i zasypujesz swoje cierpienie ziemią za, zapomnienia. I mówisz sobie, odkładamy wtedy niespodziewanie, jakiś taki dziwny sposób, Bóg daje ci to, czego pragnąłeś kiedyś wcześniej, a potem w przyszłości tracisz to znów. Specyficzne, prawda? A jednak jest w tym głęboki sens. Zobaczcie na inny przykład, troszeczkę łagodniejszy, może lżejszy, z drugiej księgi Mojżeszowej i tam czternasty rozdział. Od wiersza 10 do 12. A gdy fa faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za, za nimi i zlękli się bardzo. Wołali te tedy synowie izraelscy do pana, a do mojżesza rze rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy po pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju. Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom niż umierać na pustyni. Ktoś w tym miejscu mógłby powiedzieć, że Izraelici nie mieli wiary. Pytanie, kto z nas miałby? Wiecie, oni. Przebywali w Egipcie, byli wykorzystywani, męczeni, niesprawiedliwie traktowani, ale się w końcu do tego przyzwyczaili. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie nadzieje na, na zmianę minęły. I to nie było pięć lat. Źle było już w momencie, kiedy pojawił się na świecie Mojżesz, a przecież Mojżesz dożył czterdziestki, potem musiał uciekać. Potem go nie było znowu lat 40, ile to było lat? Nawet nie chcę tego li liczyć. Właściwie stracili całkowicie nadzieję, myśląc, że nic się nie, nie zmieni. Kiedy się możesz nagle zjawia i mówi, Pan Bóg dzisiaj podjął decyzję, żeby dać ci to, czego po potrzebujesz. To oni nawet nie tylko to, że w to nie uwierzyli, oni powiedzieli, myśmy już dawno stracili na, 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 na nadzieję. My już nie chcemy. My już wolimy żyć tutaj, jak jest nam źle, trudno. Wolimy żyć w tym zniewoleniu, w tym strasznym losie. Lepiej nam być tutaj, bo tutaj przynajmniej wie, wie, wiemy, na czym stoimy. Czy tak było rzeczywiście? Wiecie, nic nie dzieje się bez powodu. Każdy element tej układanki ma swoje mie miejsce. Długa modlitwa do Boga, skutkująca, nawet w tym niemalże załamaniem, za, za, za albo takim jakby odłożeniem te, te, tematu gdzieś na bok, nawet śmierć nadziei u niektórych, niespodziewane uzyskanie tego, o co się wołało, po to, żeby na końcu znów poczuć się nie, niepewnie. Kiedy popatrzymy jeszcze raz na historię szunamitki i Elizeusza, to historia jest o tyle, Trudna, że nawet sam Elizeusz do końca nie wie, jak to rozwiązać. I to widać. Przede wszystkim Bóg nie ujawnia przed nim całej sytuacji. Kiedy ta kobieta przychodzi i Gehazi próbuje ją wy, wypytać, o co chodzi, to ona go ignoruje. Ona mówi, nie chce sternować z Elizeuszem, bo wie, że tylko on może za, za, zareagować. A kiedy on. on Wreszcie, kiedy wreszcie przechodzi, pada mu do nóg i prosi, i mówi te słowa, które właśnie powiedzieliśmy, po co mi dałeś to, skoro mi było lepiej bez tego, a teraz mam tak, tak, taki los, to wtedy mówi do Gehaziego, który ją próbował odciągnąć, zostaw ją, bo gorzka jest jej dusza, a mnie Pan Bóg tego nie ujawnił. Dlaczego nie ujawnił? Elizeusz El, El, musiał się domyśleć, do że było coś pomiędzy Bogiem a tą kobietą, o czym on nie wiedział, a co było do zrobienia. Było coś, co Pan Bóg chciał uczynić w jej życiu, i dlatego się w ogóle pojawił problem na początku. No, ale po, ponieważ Elizeusz się zobowiązał, słuchajcie, przecież on sam modlił się o to dziecko wtedy, kiedy ta kobieta się o nie nie modliła. Tak? to musiał coś, coś zrobić. A więc idzie e, sam, jak pamiętacie, Gehazi ge, kładzie laskę, laska nic nie daje, przychodzi sam Elizeusz, wchodzi do pokoju, do komnaty, zam, zamyka drzwi, stoi przed tym martwym dzie, dzieckiem i co ma zrobić? Wie, że się może modlić, to, to modli się z całych sił. Ale słuchajcie, czytamy, że on się nad tym dzieckiem e, kładzie, że on nie próbuje rozgrzać. Powiedzcie mi, jaki sens ma rozgrzewanie martwego dziecka? Ile czasu upłynęło, czy to było parę dziesiąt go, go, godzin, może parę dni, my nie wiemy, przecież ona musiała przejść na tym osiołku do, w jedno miejsce i wrócić. Przecież to, 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 to nie było 100 metrów. Więc ten czas musiał mi, minąć. Elizeusz też wiedział w tym miejscu, że to jest sprawa pomiędzy Bogiem a nią, ale mimo wszystko powiedział, skoro ja już stałem się Bożym narzędziem, to trzeba coś z tym zrobić. I jak pamiętacie, Pan Bóg... Tej modlitwy wysłuchuje, i na końcu dziecko się budzi. Budzi w, cud w cudzysłowie, oczywiście. A jak było z Egipcjanami? Tam była ważna rzecz, która dotyczyła tego, co zrobią Izraelici. Kiedy Mojżesz wołał do, do Boga i prosił o to, żeby coś się sta, sta, stało, to Bóg mu dał odpowiedź, ale przedtem Mojżesz. Przemówił do, do ludu i powiedział takie słowa: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, który udzieli Wam dzisiaj. Jak pamiętacie, Bóg spra, 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 sprawia w końcu, że się te wody rozstępują, staje się wielki cud. Nawet czytamy, że Bóg mówi: Zamiast do mnie wołać, powiedz im, żeby zaczęli wchodzić do wody, żeby uwierzyli. Myślę, że tam jest dosyć głęboko, i to zaraz przy brzegu. Ja nie wiem, ja nie byłem nad Morzem Czerwonym gdzieś tam w tych okolicach, ale z tego, co wiem, jest dosyć urwiście, czyli jak się wejdzie do wody, to się długo nie, nie, nie pochodzi, tak? W każdym razie, z tej perspektywy Bóg mu, mówi, nie dajcie się zatrzymać, ale idźcie do przodu. Do tej kobiety mówi. Nawet jeżeli nie rozumiesz, idź do przodu. I kiedy słyszy ona słowa dużo wcześniej, za rok będziesz miała dziecko, pojawia się pytanie, czy uwierzysz w to, czy też nie. Czy podejmiesz to wy wyzwanie, czy też nie. Czy pozwolisz mi zamieszkać w Twoim życiu i zrobić coś, czego do końca nie rozumiesz. Czy też będziesz się bać i się cofniesz. A więc spróbujmy to teraz podsumować. Szonamitka straciła wszelką na, nadzieję, a kiedy już cudownie otrzymała dar, musiała jeszcze raz przejść przez doświadczenie, by ożyć naprawdę. Izraelici stracili też wszelką na, nadzieję, a kiedy wreszcie cudownie odzyskali wolność, musieli jeszcze przejść przez doświadczenie, by przynajmniej mieć nadzieję na to, żeby ożyć naprawdę. Jednak liczy się to, że zarówno wie, wielka i straszna zwłoka w odpowiedzi na modlitwę w pierwszej fa fazie, prowadząca do śmierci wszelkiej nadziei, co mogło być przypadkiem tej ko ko kobiety, jak i późniejsze straszne doświadczenie prowadzące do śmierci tego ja, były zapowiedzią rzeczy wielkich i niespodziewanych. Dlaczego? Dlatego, że zo zobaczcie, że to, co dzieje się po raz drugi w życiu szunamitki, jest czymś niezwykłym. Na własne oczy doświadcza tego, że to Bóg daje temu dziecku ży życie. Izraelici na własne oczy widzą coś, czego żadne oko nie widziało: rozstępuje się woda, wchodzą do tego morza. Tylko to sobie spróbujcie wyobrazić: idą, Wzdłuż potężnych ścian wo wody przechodzą na drugą stronę, a kiedy się wszystko ko kończy, ich wrogowie wchodzą do środka, są za zalani i giną. A więc jedni i drudzy doświadczają wielkiego prze przełomu, który pozwala im przez wiarę dostrzec wie więcej. Można by rzec, że to z tego powodu Chiop. Po tym, czego doświadczył na końcu, po, po, powiedział, tylko ze słyszenia widziałem, wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Czy jest różnica pomiędzy jakością słuchu i widzenia, jedno i drugie jest potrzebne, ale w sensie życia łatwiej jest chyba, jak się wi widzi, niż, yy, a nie słyszy, niż odwrotnie. Chociaż. Tutaj nie jestem ekspertem, ale wzrok myślę, jest odpowiedzialny za większość na naszych czyn, czyn, czynności komunikacyjnych. A więc okazuje się, że w tym wszystkim potrzebna jest cierpliwość i pozwolenie, żeby Bóg zrobił to, co wie, że jest dobre, nawet jeżeli tego nie rozumiemy. Mój kolega, pastor, kiedyś o tego typu doświadczeniach. Powiedział znamienne słowa, które mi zostały w, pa, w, pa, w pamięci. Otóż powiedział mi tak, że kiedy czegoś takiego w życiu doświadczasz, to umrzesz al, albo ty, albo twoje ja. To coś, czego potrzebujesz, żeby przetrwać. I owszem, jest zawsze ry, ryzyko, że się załamiesz, bo są ludzie, którzy odchodzą od Boga. To się zdarza. Czasami nawet tracą wiarę w tym miejscu, też mógłbym powiedzieć, jakie to ma, jaki to ma sens. Ale tak na, naprawdę nic się nie dzieje bez Bożej kontroli, dlatego że jeżeli ktoś odchodzi słabnie dzisiaj, to jest to pewnie zapowiedź tego, co będzie w przyszłości, kiedy przyjdą ciężkie cza, cza, czasy, i tego typu doświadczenia będą no, ba, ba, bardziej powszechne. A kiedy ktoś z tego wychodzi zwy, zwycięsko, no to wtedy może po, powiedzieć, Ja zaufałem pa, Panu i Pan mnie uratował. W księdze Ezechiela czytamy w XIV rozdziale, że te czasy nadejdą, że jest tam nawet napisane tam w XIV rozdziale, że tacy mężowie jak Noe, Daniel i Hiob w tamtych czasach, którzy słynęli z tego, że przecież modlili się modlitwą wstawienniczą, w mocy o, o innych, że kiedy przyjdzie ten czas, będą tylko w stanie uratować samych się siebie. Ale widać, w tym jest wła, właśnie sens, że Bóg tak wychowuje. I zarówno szunamitka, jak i Izraelici otrzymali nową nadzieję, otrzymali zwycięstwo. Przeżyli dwa potężne, dwie potężne fale cudów i byli w stanie iść dalej do, do, do przodu. Trzeba wierzyć w to, że jeżeli Bóg nie odpowiada na modlitwę, to prędzej czy później na, na, na nią odpowie. Może odpowie inaczej, niż byśmy tego oczekiwali, a może nawet odpowie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale kiedy to zrobi, e, to już jest jego rzecz. Owoc jednak jest pe, pe, pewny. Owoc jest błogosławieństwem. Czytałem kiedyś historię o pewnym znanym pastorze. Nazywał się Oswald Smith który opowiadał e, swoją historię życia, ży kiedy był młodym ch chłopakiem, miał lat 15, 16, strasznie, marzył o, o tym, żeby zostać misjonarzem. I modlił się o to dosłownie dniem i nocą. Wołał do Pana Boga, Panie Boże, pozwól mi wyjechać na misję, żebym mógł coś dla, dla Ciebie zrobić. Czy to jest dobra modlitwa, czy też zła? Czy modlił się o coś dobrego, czy o coś złe, złego? O dobrego. Czy powinien taką modlitwę mieć, jakby na pierwszym punkcie odpowiedzi od Pana Boga? Myślę, że, że tak. Ale wiecie, jakie było jego doświadczenie? Wtedy na, na wyjazdy misyjne wyjeżdżało się po przejściu takiego szkolenia. Trzeba było przejść taki test, potem było szkolenie. I on poszedł do tego te, te, testu, i ten test niestety oblał. I ta komisja mu powiedziała: przyk, przyk, Przykro nam bardzo, ale niestety na, na misję pojechać nie możesz. I nie pojedziesz. I chłopak potem opowiadał po, po latach, już jako doświadczony pa, pas, pastor, że się modlił do Boga, co w tej sytuacji? Może podejść inaczej, w innym miejscu. A potem przyszła taka myśl: Jeśli sam nie jesteś w stanie pojechać na, na misję, bo może nie jesteś przygotowany, to może sprób, spróbuj założyć zbór, w którym wychowają się nowi członkowie, którzy będą w stanie pojechać na, na misję. I wyobraźcie sobie, że jego zbór w, to, w Toronto, w czasach tych przedwojennych, słynął z tego, że produkował największą liczbę misjonarzy. On na misję nie pojechał nigdy. A więc, czy jest sens w tego typu Bożych dzia działaniach? Jest. Czy owoc na końcu będzie dla nas zrozumiały? Będzie. Możemy się modlić o to, aby nas doświadczenia omijały, a jeśli rzeczywiście są ko konieczne, to żebyśmy je ro rozumieli. Oby nam Pan Bóg w tym błogosławił i obyśmy z tego przy przykładu czerp czerpali dobrą lekcję. Amen.